No powiesz wreszcie, czy nie? Byłam na pustyni. Kiedy ty byłaś, jak ty leżałaś cały czas? No, wydawało mi się, że jestem na pustyni. Okej, okay, no śniło ci się. Potem się obudziłam, no ale zanim to... dostałam jakby wiadomość od takiej postaci w czarnym płaszczu, no, coś takiego. To wróbel tam był? Nie. Nie wiem, kto to był, ale zwrócił się do mnie po moim starym imieniu. Którym? Już nie pamiętasz. Tak. Przecież zmieniłam imię. No tak, no zmieniłaś na Amy. Tak, wcześniej miałam na imię Almeda. Almeda, tak. Pamiętam. No i co? Przekazał mi informację. Że? Powiedział, że zostałam wybrana. O! Teraz zastanawiam się, czy to może mieć jakieś znaczenie i związek z tym, co jest we mnie. Poza tym kazał mi obudzić drugą ofiarę. Czy to chodzi o Mata? Druga ofiara? Ale jak obudzimy Mata? Jak on... Nie wiem, ale nie jest jeszcze jedno. Mam się strzec wodnych węży i tylko te, co są w powietrzu, mają wartość. Co cię bawi? No bo to dla mnie brzmi jak takie... Węgorzy, tak? Wodnych węży. Węży powietrzne. No, ej, wiesz, mi też się różne rzeczy śnią, poza ostatnim snem, jak mi się śnił tłusty delfin, no ale... Co ci się śniło, tłusty delfin? To ja już wolę te węgorze wodne niż tłuste delfiny. Ale węgorze, węże powietrzne. No węże powietrzne to będzie... No to jak to... Motniszka, nie, nie, ważka. G? Dobra, ej, nie. Co? To czyli nie musimy... wiem, o czym mówicie, naprawdę, ale... Dobra, próbujemy obudzić Mata. Ale jak? Jak go obudzimy teraz? Słuchajcie. I co z tymi wężami? Okej, zacznijmy od początku. Tak? Tak? Jesteś Ulan, w sensie w ciąży. Mhm. I trzeba cię zawieźć do szpitala. Z powrotem. Myślisz, że to jest dobry pomysł? A kto odbierze poród, jak no nie? Przecież ja się nie znam na tym. Masz telefon? A co jak odbiorą poród i zobaczą? To czekaj, wykonam telefon. To idź, zadzwoń. Dobra, to ogarnijcie, co robimy. Idę do telefonu. Mhm. Podnosisz słuchawkę. No to do Aledenta dzwonię. Po chwili słyszysz Louis'ego. Tak? Louis. O, witam szefie. Co tam? Słuchaj, ty znasz się na dzieciach? No, powiedzmy. A na odbieranie dzieci? Nie. W sensie nie, że komuś, tylko dziecko. A, w tym sensie. Tak, to nie, to też nie. Jakiegoś kuzyna nie masz? Raczej nie. Kuzynkę, co nie. Ma dziecko kiedyś może? No to, to prędzej. To słuchaj, to masz mój numer teraz. Niech mi przydzwoni jakaś kuzynka twoja, co dzieci odbierała. Ale po co? Bo Amy jest w ciąży. Matko, kiedy? No nie wiem, właśnie chora sytuacja. Rośnie. Amy czy dziecko? No w sumie to tak razem rosną. I to tak nagle teraz? No też się dziwię, też się dziwię. Chciałam jechać do biblioteki, ale trochę się boję. No wiesz szefie, bo to trochę brzmi jak sprawa taka, ta wasza. No i tego też się troszkę boję, bo no nie wiem co się dzieje. Nie chcę odbierać porodu, bo się brzydzę. Jak coś wychodzi z czegoś, co jest żywe. Powiedzmy, że rozumiem. No to, to... Może ktoś by zaradził, ktoś, kto się bardziej zna na... Na przykład? No nie wiem, nie macie żadnych kontaktów tam w tych swoich okultystycznych sprawach? Nie bardzo właśnie. Dlatego łapiemy się żyletki. Nawet jako deski ratunkowej. No to, to nie wiem. No, ja mogę podpytać. Czy ktoś w rodzinie położną był, ale... To popytaj, jeżeli będziemy jeszcze u Joela, to odbierzemy telefon, jeżeli nie, no to trudno, będziemy improwizować. No dobra, no to powodzenia, tam pogratulować pani Amy. Ja chyba będę ojcem chrzestnym. To? Tobie również. I wyczułem nie synka, tylko chłopak. To pogratulować. Wyczułem synka. Dobrze.
To tu czekamy, zobaczymy. Dobra, tam ten, chłodnie wszystko chodzi? Nie tak, miałem czasu tak, dzisiaj tak. zajechać, urwanie głowy. Tam, nie, spokojnie, mieliśmy tylko dwa nieboszczyki dzisiaj. Tak? To dobrze, to dobrze. A na sobotę też już wszystko tam wykopane? Mhm. Dobra, super. Mamy jeszcze tylko trochę poprawić, bo się okazuje, że poszerzyć trzeba. O, kto to? Duże jakieś jednostki? Masywy. Ale to... Tam, to... Zmarł podczas konkursu jedzenia na czas. A co jedli? Hot dogi. Widzisz, jakby jedli full pad, nic by im nie było. Te Amerykańcy. Tylko weź tam do fakturki dopisz. Poszerzanie groby to nie jest prosta sprawa. No jasne, jasne. Standardowa. 23%. No dobra, niech będzie 23%. Za każde 5% poszerzenia. Mocna matematyka. Grazie, grazie. Dobra, Louis. Idę patrzeć na dzieci. Co? Idę, dobra. Lidia. Odłożył słuchaj. Ja idę do biura, żeby zatrzymać jeszcze tam Vito, bo wpadłem na głowę. Vito! No co to? Zadzwoń do tego. Ten, co ci dał to wahadełko, Dudley. No może co? On coś będzie wiedział. No on interesował się okultystycznymi rzeczami. W sumie to będzie szybsze niż jechać do biblioteki. No dawaj, co? A ty znasz numer? Nie znam, zadzwoń. Albo do Louis'ego, żeby ci dał numer. Dobra, centrala. Tak? Buenos dias. Buenos dias, tak. Dudley. Benz. The Raven. A do klubu, dobrze. Momencik włączę. Klik. Chwilka, po czym... Tak, słucham. Dudley. O, witam. Beno. Ty się znasz na okultyzmie? I tak, i nie. Dlaczego w Amy rośnie potwór? Słucham? Amy jest w ciąży. Słucham? Amy jest w ciąży. Jak? No, przepraszam, nie powinienem o to pytać, ale... No pulchnieje, no... Ale co w tym okultystycznego? No bo 2 godziny temu był 4. miesiąc, a teraz wygląda jakby już 2 lata go nosiła. Jakieś... To nie brzmi dobrze. Nie brzmi dobrze, dotknąłem jej brzucha. I czułem coś twardego, myślałem, że to chłopiec, ale to może kolec. W sensie, jesteś pewien. Amy! Podejdź, bo mam kabel krótki. Podchodzę zdziwiona. No co myślę, że... Ciężko coś wyczuć. Nie no, teraz nie czuję, schował kolca. Ona na pewno jest w ciąży? Jesteś w ciąży. Popłakałem się. Nie wiem, czy to łzy radości. Jest troszkę też zdziwiona. No nie wygląda ta dziewczyna, która jest gruba. Ej, nie jest drobna, tylko ma baniak. Taki wyjebały, duży brzuch. To może po prostu... Wiecie co? Ja korzystam z takiej biblioteczki, takiego antykwariatu, gdzie znajdują się różne książki okultystyczne. Może byście tam coś znaleźli. Czyli nie ta Biblioteka Narodowa, tylko gdzie? Momencik. No już. Daj mi coś do pisania szybko, John. Dziękuję. No przecież jesteś w biurze, tam masz wszystko na biurku. Moment, słyszysz jak wertuje kartki, po czym Eisenhower. 15. To jest przy skrzyżowaniu z Crossroads. Skrzyżowanie ze skrzyżowaniem? Dobrze. To ty tak z pamięci nic nie kojarzysz, jak się... Ale tak czego ode mnie wymagasz? No matko, nie, no, znaczy słyszę się o aborcjach, ale... No, kocha go, no. Nie wiem, może klinicznie, albo na miejscu znajdziecie jakieś sposoby, jeżeli to nie wygląda normalnie? Nie wygląda. Dobra, to ja jadę. Okej. Dajcie znać, jak poszło. Damy. Wszystko damy. A to mówiłem ci sobie. No, tak. I na razie. No, słuchajcie. No i co się dowiedziałeś? Dowiedziałem się, gdzie jest biblioteka. No to narodowa, to wiemy, jeździmy tam. Nie, narodowa, okultystyczna.
O, dziecko, bebe, bambino, będzie żygane. Daj tu kufel. Szukam jakiegoś dzbana. Będzie coś tam leciało? Nie. No, fałszywy alarm. Fałszywy to popiół. Ej, mi jesteś coraz większa. Znaczy, przepraszam. Rośniesz w oczach. To rośnie, tak, naprawdę dużo. Dobra, wsiadamy do auta, jedziemy. Nie jest dobra wiadomość. A Simona nie było nigdzie w okolicy? Tego na rowerze. Nie. Musieliśmy się spóźnić. Albo przestraszyć go bronią. Albo tak. Mogło tak być. Dobra, wsiadamy do Fordzika, jedziemy na róg Eisenhower i Crossroad. 15. Dobra, Amy, czy ty potrzebujesz czegoś? Jakieś większe ciuchy? No z mojej szafy muszę na razie się przebrać w coś większego. Bo pewnie jej wypierdoliło już guziczki od tej buzeczki, co miała. Mam sweterek. To sweterek już się tak naprężył. No jeszcze się mieści dziewczynka. Dobrze. Było w miarę luźne, więc... Emia tam... Zmieściło się jeszcze. Ty czujesz tak, że możemy jechać? Wytrzymasz tak. Trasę. To nie jest daleko chyba. Eisenhower, Crossroads. Może taksówkę zadzwonimy, bo tym Fordem to się tak jedzie. Tak mówisz? No to już dzwonimy. Możesz łapać taksówki. Centrala, słucham. Taxi, por favores. Na jaki adres? No ten, Kowalski, antykwariat. No dobrze. Powinno być za chwilę. Dziękuję, grazie. Miłego dnia. Wzajemnie. No i co za ile będzie? Miłego nie dnia. Wiem, no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak ja się będzie. Tam... Ty już przestań marudzić, jeszcze nie urodziłaś, a już jesteś maruda. Ej, Gito, ja bym ci chciał tak powiedzieć, że kobiety w ciąży to marudzą zazwyczaj. Piano. Mam pianino. Piano po włosku to powoli. Ja patrzę za tą taksówką. No wychodzimy, chodźmy. Wychodzicie, faktycznie taksówka podjeżdża. Koleś, koło 20 lat, czapeczka odwrócona do tyłu. Dzień dobry, to do was? A kam z wąsem? Dzień dobry. Nie ma wąsa. Popatrz. Spadnij portfel. O. Dobrze, że nie dysk. Dobrze, że nie dysk, tak. Siadaj. Ja Amy otwieram drzwi i ją wprowadzę do samochodu. On zerknął, zobaczył, że brzuch wystaje. O, przepraszam, wysiada. Otwiera ci drzwi. Proszę, proszę. O, dziękuję. Opie, ja już nie otworzyłem. Bijcie się. Szarpił się za klamkę. Dobrze, proszę, przepraszam, chciałem być miły. Wejdź przez te drzwi, nie przez te. Ja siadam z przodu, wy siadacie z tyłu. Tak, ty płacisz dziś. Wchodzę przez te, które są bliżej po prostu. No to gdzie jedziemy? Skrzyżowanie Eisenhower 15 i Crossroads. Okej. No to... Ruszacie po prostu, koleś tak się zaczął rozglądać, no to jedziemy. Jak tam panu dzisiaj dzionek, jak ta zmiana, co tam dzieje? No w porządku, no. Ruch jak zawsze. Co chwilę ktoś jeździ. Ciekawi. Ciekawi to tak bym średnio powiedział, szczerze mówiąc. Tak. Był taki jeden dziwny wystrzeleniec, ale no nic konkretnego, strasznie dużo gadał. Tak? No. A jak tam... Jak to gadał dużo? No, dużo mówił. A o czym? O różnych pierdołach. Tak szczerze mówiąc, to w którymś momencie się wyłączyłem i przestałem słuchać. Tak. Ale to nie wiózł go pan ze szpitala, prawda? Nie. Nie, dobrze. No, tak się pytam, tylko tak, żeby zagadać troszeczkę. Też. A czemu ze szpitala? Że co, że tyle gada, to choru na umyśle? No, można tak powiedzieć. Mam kolegę w szpitalu, który dużo gadał. Gadał? Jest w śpiączce. I bałem się, że się obudził. To na pewno kolega? Bardzo dobry. Pomógł mi, jak teraz śpi. Rozumiem. No. Ja słuchając tej kwitnącej widzę, że nowej znajomości, wyciągam z marynarki pączka. Chciałem, że pistolet. Którego jeszcze zabrałem z kuchni. No i sobie tak. Blizuję, pierw lukier, który tam pospływał, oddzieram i zjadam powoli. Ej, a co się nie chwalisz, że masz pączki? Weź się podziel. Ma pan dzieci? Wyciągnąłem, pomyślałem, że jest w ciągu. Nie, mam dziewczynę. Bez dzieci. I jeszcze żaden. No, myślałem, że jej pan podpowie, bo koleżanka nam spuchła, co się w ciąży. No ale to co, no?
Taka kolej rzeczy. No jak to odebrać? Jej. W szpitalu. A, no ja wolę unikać szpitala. To przez tego kolegę? Poniekąd tak, ale chodzi o to, że dziecko może wyskoczyć w każdej chwili. Daleko jeszcze? I cały czas marudzi. Dojeżdżacie na miejsce. Ile się należy? Będzie $1.25. Mi to płacisz, ja wysiadam z auta i dotworzyć Amy drzwi. No to może $1.20? No dobrze, niech będzie. Gracie szerokości. No okej, Vito, no i gdzie to jest takie? Rozglądacie się. Jest kamienica. I w jej podpiwniczeniu ciężko to dostrzec, ponieważ całkiem sporo roślin już spadło na szyld, ale rozczytujecie go bez problemu. Kuriozalne księgi Donny Blanche. Budynek jest ceglany, schodzi się na dół i tam są drzwiczki. To chyba tu. No tak, no to dobrze, że to pani prowadzi, to może ma dzieci. No i co? Myślę, że nawet jeśli, to chyba nie ma takich dzieci. Jeszcze raz dotykam brzucha. Czuję tego kolca? Nie. Schował się. To jak taki piesek. To nie zmienia faktu, dobra, że może dalej tam być. Nie otwieram drzwi, poprawiam marynarkę i tak dalej. Otwierasz drzwi. Zadzwonił dzwonek, który jest w rogu. Wchodzicie do środka. Zapach, jakbyście się mocno wwąchali w jedną konkretną starą książkę. Tylko, że dochodzi zewsząd. Dodatkowo nie ma nikogo z obsługi. Przy ladzie siedzi papuga Żako, która jest szarego koloru. Spogląda w waszą stronę. Pełno książek. Wszystko utrzymane właśnie w podobnych szarościach z domieszką zieleni. Jesteście wewnątrz. Ja podchodzę do lady i... No i jest tam jakiś taki dzwoneczek, co ty? Nie. Halo? Papuga. Halo? Czy papuga ma... A ty ma... co kurwa do mnie się tak... Czerwoną końcówkę? Słucham? Czerwoną końcówkę ogona, czy ma? Dobrze. O. Ja ptaszek. Podchodzę do papugi i mówię cześć. Ptaszek. Ha! Jest tu właściciel? Jest tu właściciel? Ta papuga mnie denerwuje. Ale go lubię. Czekajcie. Wyciągam gnatę i celuję w nią. Przestań! Papuga załopotała skrzydłami. W tym momencie do pomieszczenia wchodzi kobieta. Wygląda na około 30 parę lat. Z drugiej strony ubrana jest jakby z zeszłej epoki. Ma na sobie długą, ciężką, zieloną suknię. Założony wisiorek z dużym kamieniem na szyi. Dodatkowo włosy spięte wysoko. Widać, że miejscami siwawe i okrągłe, złote okulary. Trzyma w ręce książkę. Podchodzi do lady. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Ja chowam szybko gnata. Buenos dias. Wyciągam rękę. Buenos dias. Joel Kowalski, miło mi. Ma pani fantastycznego ptaka. Dziękuję. Książki. Ma pani takie okultyczne? Okultystyczne? Okej, okay, a takie może... Jogasz? Kojarzy pani? Chyba coś mi się obiło. Tak, to... Takie polskie imię? No nie, wiem. Jogasz? Nie wiem, no bardziej mi chodzi o... A nie, to było Łukasz, przepraszam. Dobra, okej, okay, jakieś... Zamyka książkę, odkłada. Istoty wiebiące żabę wielką, itonta. Trochę inaczej się to wymawia, ale tak, no. To by mnie interesowało. To po pierwsze. I interesuje mnie, czy ma pani dzieci? Nie. Nie no. Przepadam. Dobrze. A tak jak... No Amy, mów co tam? No nie wiem, może coś o
niepokalanym zapłodnieniu i Biblia. Bardzo szybkim dojrzewaniu płodu. Chodzi o to, przepraszam jeszcze. W jej brzuchu jest potwór. W sensie... To się domyślam, ale co w związku? No właśnie. No to coś na ten temat pani ma. Jeszcze na temat dzieci? No w sensie, no niech pani spojrzy. Tutaj koleżanka... No jest sytuacja. Dzisiaj rano była dużo mniejsza. Jeszcze rano było 3 razy mniejsza, a teraz już jakby miał wyskoczyć. A, że taki potwór. To ja generalnie o dzieciach mówiłam, ale rozumiem. Dobrze, to tak. I co wy chcecie z tym dzieckiem? No, dowiedzieć się, co to jest. Co to jest, skąd jest, dlaczego tam jest? Jakieś wskazówki? Klątwa może? Pozbyć. To już bliżej. O. Pozbyć? No, ale to jakby jakieś klątwa, to zostawimy sobie. No, może być klątwa, tylko ja muszę mieć więcej informacji. Czego pan jeszcze potrzebuje? O czym informacji? No, jak najwięcej. Przeklała panią jakaś cyganka ostatnio? Co? Nie, byłam w Egipcie. Egipt, to jest duża wskazówka, tak? Tam też było niepokalane poczęcie. Śniło ci się coś. Jeszcze raz? W Egipcie też było niepokalane poczęcie. Tak? Mhm. Powiedz o snach. Krainy snów, czy... Miałam sen, gdzie byłam na pustyni i dostałam wiadomość, że zostałam wybrana. Mhm. Coś jeszcze? I... Węże. Wodne węże. Strzec się wodnych węży, a powietrzne mają wartość. Mhm. To wszystko? Był tam Rydwan z szakalem. Anubis. Anubis. Wyglądał znajomo. I 3 czarne sylwetki. I jedna z nich właśnie mi przekazała te informacje. Nie mówiła nic o byciu wybraną na matkę? Nie mówiła. Sprowadzenie na ziemię czegoś? O byciu wybraną na matkę, ale o byciu wybraną ogólnie. I o tym, żeby obudzić drugą ofiarę. Hmm. Nie było tam takich małych słoiczków na organy? Nie. Nie, nie przypominam sobie. No to momencik, poczekajcie tu, ja za chwilę będę. Dobra. No i znika. Jest to papuga? Jest to papuga cały czas. Wygląda na to, że ta kobieta chyba zna się na rzeczy. Kurde, no wszystko tak przewidziała. Trzeba podziękować Dalejowi. No. Nasłuchiwanie wszyscy. No. Ja pierdzielę, znowu. Nie weszło. Nie. 8 głuchy. Na 1/10. Zaznaczasz sobie to na pewno. Nie weszło. Mi też nie. Nie. A nie, to jest nasłuchiwanie. Mi nic nie weszło dzisiaj. To i tak weszło. Otóż Vito, masz wrażenie, że z tego zaplecza, na które poszła, słychać jakieś takie dziwne pomrukiwania i szczęk łańcuchów. Ty słyszycie? To tam jakieś łańcuchy, coś? Nie? Nie słyszę, ale... Ja już ludziom nie ufam. Wyciągam Tomigana i Jezu, podchodzę spokojnie. Tam. Na spokojnie, to nie będę strzelał, jak nie będzie spokojnie. Ja przygotowuję rewolwer zerkasz, tak pod marynarką. Zerkasz do środka. To nie, że wbijam po prostu, no, chcę zerknąć. Zerkasz do środka. Prawdopodobnie pani Donna przegląda kolejne książki, tak jakby czegoś szukała, jeździ palcami po grzbietach. Nie, to nie. Może coś ziarstwo? Myślę, że tak będzie najbezpieczniej. Tak, zielarstwo. I widzisz, w jednym miejscu na podłodze znajduje się taka klapa, która jest zamknięta na kłódkę. I to był ten łańcuch, tak? Nie. Gdzie? Nie, ale stamtąd dochodziły te dźwięki. Łatwo się ubrać. To chowam tam wiganami. No dobra, coś co tam. Co założyłeś? Szuka książek, ale podejrzane jest to, że na środku pokoju jest klapa. A dziwi cię to, jak ona zajmuje się takimi rzeczami, to podejrzewam, że może trzymać tu jakieś stworzenie jeszcze. Może tu trzymać jakieś stworzenie. Zamknij się, ptak. Zamknij się, ptak. Nic nie widziałem. Jaki on piękny. Wraca pani Donna. Odkłada przed was książkę. Jest to... bardzo stara księga zielarska. Widać, że na okładce znajdują się jakieś ryciny, kilka rysunków roślin. Szczerze mówiąc, no wam to wiele nie mówi, na pewno jest po łacinie. I on, odkładając to, mówi:
Rytuał, XI-wieczny. To jest najlepszy sposób. Ale na co, proszę pani? Zadzwonił dzwonek w drzwiach. Do środka wchodzi mężczyzna w czarnym płaszczu. Poprawia sobie kołnierz, spogląda, zdejmuje kapelusz. Kowalski! O nie. Poznajesz to pan wróbel. Czy to jest ten sam kapelusz, który wziąłem w Lincolnie? Nie. Ten jest musztardowy. Wróbel, a ciebie tu co? Po książki przyszedłem. No tak się składa, że ja też jestem po książki. Tak, a jakie książki? Ale co cię to interesuje? Nie rozmawiam z panem. A możecie... A proszę się grzecznie. Nie teraz, proszę, nie teraz. My się jeszcze nie policzyliśmy za te oszukańcze naklejki na moje. Spogląda na tę właścicielkę. Tę książkę kupują, to ja zapłacę dwa razy tyle. Zastanów się dwa razy, nim zagrozisz Włochowi. A ja sprawdzałem panu paszport? Wyciągam pistolet. Zastraszam. Trzymam go w ręce. Ludzie mnie wkurzą. Jeszcze w takiej sytuacji. Odejmuję 9 od 6. Wyciągasz gnata. Wróbel tylko spojrzał. Spokojnie. Spokojnie będę, jak stąd wyjdziesz. Przyszedłem zrobić tylko zakupy. To po co chcesz tą książkę? Bo żona zajmuje się w ogródku... Mam zadzwonić po kuzyna? Ale dlaczego? To jeszcze twoja żona będzie miała problem. Wynoś się stąd! Widzisz, jak wróbel spojrzał tylko... Jeszcze się spotkamy, Kowalski. Musimy. Jeszcze się spotkamy. Zadzwonił dzwonek. Pan wróbel wyszedł. Donna stoi. Ej. Przepraszam panie za tą sytuację, ale sytuacja jest nagląca. Widzę. On brał to co? Tą samą książkę co my, bo jego żona coś chowa w ogródku. A dlaczego właśnie pani nam zielsko pokazuje? Bo najłatwiej będzie prawdopodobnie wykonać po prostu rytuał. Prawda? Jaki to jest rytuał? I co to robi? No trzeba zebrać kilka krzaczków i to wypić. I to dostaje się? No, pozbędziecie się dziecka. Nie o to chodziło? Czy źle zrozumiałam? Tak. No to nie będziesz tam. Ale jak ty chcesz się pozbywać tego dziecka? No to nie jest dziecko. Ale to zobaczmy, co to jest. Uruć to. Nie czułeś różków? No czułem i jestem ciekaw. Nie chcę tego rodzić. Czy państwo kupują te książki? Tak. $2,500. Ile? No, $2,500. To pani chyba oszalała. Dlaczego? 2,5 tysiąca? To mi już z księgarnia, że sobie możemy przeczytać. To jest antykwariat. A, no to widzisz. Okej. Ja tak biorę tą książkę i oglądam. Mhm. I chcesz ją wycenić? Tak. To rzuć sobie na cenę. Nice. Forsuję. Nie rób tego! Nie rób tego, ja mam jeszcze pomysł jeden. Dobra. No nie, no ta książka jest raczej zachowana bardzo ładnie. Dobra, bardzo ładnie zachowana. Szeptam do niego, nie żeby ona to słyszała, nie? A może... Ma pani też coś na sprzedaż tam spod tej klapy na zapleczu, co tak trzaska? Nie, ale widziałem, że ma pan pistolet. Możecie mi pomóc zabić to coś, co tam mieszka? Co? A dostaniemy książkę? Książkę? Rzućcie sobie na gadaninę. A oni tylko. Ja mam kiepski kurde z gadaniną i nie. Chyba, że ja pierdzielę, nie wierzę. Fajnie, 90. Dwa! Nice. Tak popatrzyła na ciebie. No dobra, to książka będzie wasza, tylko weźcie się tego, pozbędźcie. To jest na łańcuchu. Okej, na łańcuchu to jakieś szczegóły, co to jest? Cztery łapy. Ma takie pióra na bokach. Pióra. Dość ostre kły i wylazło z portalu. Z portalu? Jakiego portalu? Coś między światami. I tak pani spokojnie o tym mówi? No, niestety wypadek przy pracy. Dobra, zróbmy to szybko. Dobra, niech mi pani da jeszcze na miarę na siebie, bo zainteresowała mnie pani. No, tutaj. Tutaj mogę telefon jakiś... No... Proszę, tutaj...
napiszę. Jakie są... W jakich szyb... 7. Czy? 5, 5, 5, 7, 3, 1. Dziękuję bardzo. Jak będę miał... To jest lista antykwariatów, które są w mieście, ale to proszę się nie sugerować. Dobrze, dziękuję. Pokaż mi tą kartkę. Nie interesuj się. Ja chcę poznać. Spokojnie, później. Okay, duże to stworzenie, małe takie. Wyciągnął to Gana. Pan jest Włochem, prawda? Europejczyk. To tak ze 2 metry. 2 metry długości? Mhm, w kłębie. O, a łańcuch dostaje do klapy? Nie. A, no to dobrze. To... Nie, bo ja tam jeszcze trzymam odczynniki, więc jakby się za bardzo tam szamotał, to by to rozbijał. Dobrze. Znaczy, jakim cudem pani to złapała za łańcuch? A, kolega był ze mną. Prowadziliśmy ten antykwariat we dwójkę, ale... I okay. Już po koledze. No. Bernie? Nie. Tak mi się zdaje. Czy da się tam zejść, czy dobra, trzeba no przestańcie zrobić... pytać, no po prostu... Dobra, idźmy. Proszę tą kurtkę otworzyć. Jasne, już podchodzę. Zamknęła tylko drzwi od antykwariatu. Podchodzi, otwiera kluczem jednym z 50 na pękach. Otworzyła od razu pierwszy ten konkretny. No to proszę. Dobra, jedno z nas zostaje u góry, jakby mnie pani trzeba trzasnąć, to mnie brońcie. Wito, schodzisz na pewno? Schodzę z Tomiganem i latarką, nie wiem, jeszcze podświetlam, widzę coś. Ja też chcę zejść, bo jestem ciekawa, jak to wygląda. Schodzicie na dół. Ja zostaję. Po drabince. Najpierw ty, potem ty. Słyszycie coraz głośniej coś, co brzmi jak szczekanie albo pianie koguta. Naraz. Świecicie światłem? Rzućcie sobie na poczytalność. No, zajebiście. O, popatrz. 98. Leje. Przed chwilą miałem 90? Teraz 74, nie weszło. Obydwa je tracicie. K10. 6. Fun. Około 5 cm od waszej twarzy coś kłapnęło właśnie szczękami, które wyglądają trochę jak dziób pełen zębów. Faktycznie, na bokach łap znajdują się pióra, bardzo sporadyczne, reszta wygląda troszeczkę jakby pióra przeradzały się w futro. To coś siedzi trochę jak pies, ale z zadartym tyłkiem. Ma ogon, który wydaje się być łysy. Poszczekuje, pieje. Klapnęło przed chwilą tuż koło was. To ja jak tylko usłyszałem, że mi klapnęło przed chwilą... Strzelasz. Okej. Okay. Przebija podłogę. 2K6. Na jedną turę, czy mogę więcej wysadzić? Wiesz co, szczerze, ile chcesz? No powiedzmy z 10 czałów. Mhm. Okej. Okay. Z 10 czałów i wyciągniemy średnią. Mhm. A ty co robisz? Ja... Stojąc blisko... No. Przypomina ci się znowu ta istota, która do ciebie przemawiała. Masz wrażenie, że te twarze zmieniają się jeszcze szybciej niż wtedy, kiedy ostatni raz ją widziałaś. Zmieniają się non stop. Mężczyzna, kobieta, różne kształty nosa i usta, które bardzo szybko się poruszają, jakby przekazywały ci masę informacji w moment. Czujesz w sobie coś, jakby po twoich dłoniach przeszedł prąd. Dobra, to ja niewiele wiedząc na ten temat, ale czuję, że mogę to zrobić i chciałabym użyć skarcenia. Mhm. Po prostu jakoś tak pojawiło się to nagle. Nie wiem, co to jest, rzuty. Ale... Wykonaj rzuty, odejmij sobie punkty magii. Nie weszło 30 obrażeń. 2. Okej. Okay. 4, 6 mam. No. Joel. Ze środka słyszysz najpierw kilka strzałów. Dokładnie takich samych, jakie słyszałeś chwilę temu przed twoim antykwariatem. Po czym jakby uderzył piorun ze środka. Zbłysnęło. Ty natomiast widzisz, jak Amy podnosi ręce, jakby wyemitowała błyskawice z dłoni. Uderzyło. W połączeniu z ołowiem z twojej broni, ta bestia po prostu padła na ziemię. Ja tak zatrząsłem się, bo to tak drgnęło wszystkim.
Co tu tam trzymałaś? Domek. Do tej mamy. Oj, oj, oj. A i głośno. Wszystko w porządku? Tak. Amy, co to było? Czy ty strzelasz? Nie mam pojęcia. Blastem. Co ty masz tu, petardę? Co to jest? Nie wiem, no to samo wyszło. Martwe jest? Tak, tak. No dobrze, no to chodźcie może na górę. Ja już łebce odetnę tylko. Nie, no niech pan zostawi. A mogę piórko? Do piórko niech sobie pan weźmie. Dzięki. Wyrywam piórko, cechało mi się w kieszeni. Ja chciałabym popatrzeć na niego też tak z bliska. Wygląda jak bardzo dziwna hybryda. Trochę jak w komiksach przedstawiane są wilkołaki, ale do tego ktoś jakby po prostu poprzyklejał pióra, dodał dziób, ale w dziobie dalej znajdowały się zęby. No generalnie wygląda jakby dwa zwierzęta się ze sobą skleiły. Okay. No to wychodzimy. Wchodzicie ja z powrotem. I tak, ja tak patrzę jeszcze. Nic. Zero jakichkolwiek efektów na dłoniach. Nic, po prostu no przeraziło cię to, co sama zrobiłaś. Ile tracisz poczytalności? K6. 1K4. Mhm. 4. Mm. Nice. Ile masz poczytalności? 40. Okej. Amy, wszystko w porządku? Chyba tak, nie wiem, co się stało. Żałuj, że tego nie widziałeś. Amy strzela piorunem palcami. Sprawdzę jej ręce. Co ty mi? Nic, nic, nie ma żadnego śladu. Amy. Dobra, no. Nie wiem. Bydlak za, nie żyje. Faktycznie, to prawda. Bierzemy książkę. Tak. Jeszcze tam zerknęła pod tę klapę. No faktycznie, martwy, dobrze. To wspaniale. Książka, coś do tego jeszcze? Takie pytanko z ciekawości. Gdybyśmy nie usunęli tego potwora. No, chyba. To co by się stało z koleżanką? Jaką? No z nią, no ona ma tego bydlaka w sobie. Ale co jakby, co jakby by się stało? Jakby urodziła. No, a skąd ja mogę wiedzieć? A okej, okay. No myślałem, że pani wie coś więcej. Nie, a no, coś na ten temat wszystko w książkach? No to chwilę dłużej trzeba byłoby posiedzieć tutaj. Ale nie, widzę, że sprawa nagląca. Chyba tak. Spoglądacie na brzuch Amy i macie wrażenie, że coś się po nim przesunęło. What the fuck? What the fuck? Co to było? Dotykam. Coś tam się rusza. Coś się rusza. Dobra, zróbmy to szybko, proszę. Jedziemy. Dobrze, czyli sprawa jest taka. Momencik, tutaj się trochę nakruszyło. To jest tak. Strona 267. Tom de Virbus Herbarum. I przetłumaczyłam, bo nie wiem, czy państwo łacinę znają. Nie. Pani? Nie, ja niemiecki mam. A pan? Nie, rosyjski tylko. No super. Natomiast jest tutaj rozpiska roślin, więc proszę sobie zanotować. Potrzebna jest kocimiętka, czomber, szałwia lekarska, mydlnica, cibora, ciemiernik i mięta. I mogę podpowiedzieć, że na teraz 65 mają co najmniej połowę tych rzeczy. Tak, no przy domu starego Jumela. Kogo? Jumela. Jumela. Stary Jumel. Ja tam często chodzę po zioła. Dobra. Stary Jumel. Tak, ulica teraz 65. Czyli bierzemy tę książkę. Mhm. No jest wasza. Mam jeszcze dwa egzemplarze, więc. No, dobry biznes. Dobra. Przywieźli mi. Gdzie jest z Europy? Mhm. Dziękujemy bardzo. I ale nie ma problemu. Bierzmy się do roboty. Dobra, jazda do Jumera starego. Ja się jeszcze chciałam zastanowić, czy jest szansa, że któreś z nas ma cokolwiek w domu, na przykład kocimiętkę, nie? Myślę, że możesz mieć. No. No to gdzie jedziemy? No jedziemy szałwia do starego. Szałwia też ewentualnie też może ktoś mieć. Używaliście szałwi. Mięta mielica też na spokojnie, nie? To mięta na pewno jest u mnie. Ciebie dobra, to popatrzmy co mamy. Szałwia jest co u mnie. Rzeczy.
No to kocimiętkę. Chomber też, czyli potrzebuję. Chomber na pewno będzie miał jak w sensie ja wziąłam rzeczy do ciebie, nie? I mam je. No. Czy to będzie u mnie, to będzie u mnie, to będzie u mnie. Wszystko będzie u mnie. Mięty nie mam. Myślę, że mięte ja mogę mieć. Czyli potrzebujemy tych reszty rzeczy. No jedziemy do starego. Wsiadaj, Joel. Ale po co do starego? Poczekaj. No stary Jumel ma kurde... Sklep. Sklep. Ale my mamy te rzeczy. Ale nie mamy wszystkich. Czego nie mamy? Nie sklep, tylko przy jego domu rosną. To jest opuszczony dom. A, w tym sensie. No to też. Do starego. Jedźmy. Jedziemy. Podjeżdżam. Jedziemy do tego domu. Pakujemy się do auta. Pytanie, czy będziemy wiedzieli, które jest które. Wychodzicie z antykwariatu, ten sam dzwoneczek. Wsiadamy do auta. Nie mamy auta. Taksówką. A! Nie masz. Ale czy my wiemy... Ej, czekaj, Vito. Ale czy my wiemy, jak to wygląda w ogóle? Kurde, no mamy w książce zaznaczoną stronę 295 i przetłumaczyłem. Są obrazki chyba, nie? Są rysunki. Dobra. Widzisz? Daleko to jest? Wasza wiedza podpowiada, że to jakieś 5-15 minut. Zależy od ruchu. No, aha, na taksówkę. Podjeżdża jedna taksówka, tak? Dobry. Dzień dobry. Jedziemy. Gdzie? Na... teraz 65. Mhm, dobra. Teraz. 65. Jedziemy. Dziękuję. Grazie. Również. Ja wsiadam z przodu i patrzę. Ja standardowo z tyłu za kierowcą. Ja też z tyłu. Okej. Okay. Chcecie sobie pogadać z taksówkarzem? Możemy porozmawiać. Ma wąs? Ma. Daleko to proszę pana jest? Ile tam? A wie pan, no momenciki będziemy tak naprawdę. Momencik, tak, tylko... Jak tam klienci dzisiaj? Jest ruch, nie ma ruchu. W porządku. To jest... Wie pan, w tym mieście, jak to mówią, Nowy Jork nigdy nie śpi, nie? Nigdy nie śpi, no co prawda popołudnie jest, to śpią tylko ci po nocnej zmianie. No to prawda. Tak. Ale ktoś ich musi odwieźć do domu, prawda? Ktoś musi, dobrze, że czuwacie tam. U mnie wszyscy klienci śpią. Rozumiem. Hotel? No, jest pan blisko. I wieczny hotel, wieczny hotel. Cmentarz, zakład pokrzebowy, jakby miał pan jakiegoś do spopielenia kogoś też może. No, rozumiem. Ja sobie w międzyczasie tę książkę przeglądam. No i co to może imię? Praktycznie nic ci to nie mówi. Okay. Nie znasz łaciny. Mhm. Natomiast no, ryciny są naprawdę wykonane z dużą pieczołowitością. Okay. I widać, że jest to odbijane. To znaczy, ktoś to faktycznie pisał. To nie jest w zwykłym druku, to musi być oryginał. Sprzed no, dobrych x lat. Okay. Nie wiem, ten pan jeszcze to jakieś auto dobre jest? Wie pan, Fordom zawsze można ufać. Oto kolega też ma Forda. No, ma Forda. Jaka seria? To jest taki, z tych takich większych, kurde. Tak? Tak. No, no to też są mocne samochody. Teraz w ogóle nowe silniki wprowadzają. TV... Słucham? TV, co? TV, telewizja? Nie, no wie pan. Że te silniki V i ileś tam cyfra jest. A może, to ja nie wiem, ja się nie znam. Tylko słyszałem, że nowe silniki wprowadzają. A TV27 tak słyszałem gdzieś. Myślałem z głowy, absolutnie nic nie wiem o tym. No, także. Może, może. Myślałem, dobre, że chodziło panu o to, że telewizja będzie. Nie, TV27. To włoska telewizja. Prosto z baku paliwo. Omijają całkowicie rurociąg pomiędzy paliwem a silnikiem. Nowa technologia. Może pan, z Europy. Może pan się powinien mechaniką zająć? Nie, nie, ja bardziej lubię ekologię. Aha, nawożenie, rozumiem. No, jesteśmy. Grazie. Teraz ty płacisz, parchaczu. Ja płacę za wszystko cały czas. Przecież ja płaciłem za ostatnią taksówkę. Przepraszam, że się tak kłócimy. Nie, nie ma problemu. Nie, ten Włoch zapłaci, on ma gest. Wiecie co? Dobra, ja panu zapłacę. Jeszcze dorzuci coś ekstra. I wysiadam za auto. Słuchajcie. Ile płacę? 50 centów. Rzuciłem. Ale czekaj, bo Amy coś mówi. Chyba muszę skorzystać z toalety. To nie tutaj, wysiadaj się. Miłego dnia życzę. Wzajemnie. Trafiacie faktycznie pod ten adres. Jest to kolonialny biały dom.
Widać zarysowany strych z okienkiem, ceglany ganek, pięterką, a dookoła niego rośnie bardzo dużo roślin. A ja próbuję identyfikować te, których nam brakuje. To może się wysikaj, to się skupisz lepiej. Daj tą książkę, bo psikasz, na pewno żygasz na nią. Czyli jak dobrze rozumiem, ty oddalasz się gdzieś na boczek, żeby sobie siknąć. Tak. Dobrze. To tą książkę zabrałem i już zaczynam się rozglądać. Jasne, rzuć mi na połowę inteligencji. Nie ma takiego czegoś. 25, a inteligencji ma 65, weszło. Okej. Okay. Chodzisz z książką i rozglądasz się i obecnie? Ja obczajam, czy nikt nas nie śledzi, bo już mi tak weszło to w głowę, że... Spostrzegawczość. 12 weszło i to... No... Weszło i to na połowę nawet. Szczerze? Tak na pierwszy rzut oka nic? Ale chyba widziałeś czarnego Lincolna. Kurde. Który zakręcał kawałek, dwie ulice dalej. Ej. Ten Lincoln za nami jeździ cały czas. Ej, mi? Lincoln znowu? Spostrzegawczość. Ja sikam dalej, tak? Spostrzegam. Dziewięć. Już wybrałaś sobie miejsce. Stanęłaś, zrobiło ci się szybko, niedobrze. Złapałaś się za brzuch, zabolał. Jakby ścisnęło cię gdzieś w okolicach macicy. Zwymiotowałaś po raz kolejny. Brzuch boli. Podnosisz głowę, spojrzałaś na wejście do domu i widzisz dziecko w drzwiach. Spogląda na ciebie i pokazuje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tam poszła. Mydlenica, mydlenica, takie listki. Czy ja już się zdążyłam też wysikać przy okazji? Tak. Dobra. Zasrać też. To ja chciałam po prostu do nich wrócić i im powiedzieć, co zobaczyłam. No to wracasz. Słuchajcie... Widzisz, że Vito zebrał już prawie wszystkie te zioła tutaj? Ej, Lincoln nie miał. Jest coraz gorzej. Musimy to zrobić szybko. Czy tam jest jakieś dziecko, czy ja tylko je widzę? Gdzie dziecko? Gdzie? Spoglądasz. Tam przy drzwiach. Ja nic nie widzę. Nie, to co chcesz szybko zrobić? Chcesz ten napar zrobić, czy zobaczyć to? Napar, ale tam było dziecko, które jakby mnie zapraszało do dziecko? Środka. Trzymaj tę książkę, John. Idziemy do środka zobaczyć, czy tam... Ja mam jakieś... Mam w płaszczu kieszenie. Te... Dobra, gdzie to dziecko w tych drzwiach? Tutaj? Idziemy. No tam, no. Otwieracie drzwi. Faktycznie, nie były zamknięte. Wchodzicie do środka, zaskrzypiała podłoga drewniana. Rozglądacie się. Kilka pokoi. Odpadający tynk i farba, którą pomalowane były ściany w tym domu. No wygląda, jakby faktycznie nikt tutaj nie mieszkał od dłuższego czasu. Amy, widzisz, jak w salonie stoi to samo dziecko i pokazuje, jakby coś miażdżyło, a potem... Chciało, żebyś coś zjadła i pokazuje, że tutaj. Widzicie? Ja nic nie widzę. Ale co, ja absolutnie nic nie widzicie. Czy jest tam jakiś miejsce? Poczytalność, poproszę. Jest tu światło jakieś, coś działa. Klikasz nic. Nie weszło. O 9. K4. I mi, bambino. 4. Nie, po prostu nie mogę. Blednie, nogi jej jakby zadygotały. Ale chyba jej coś odchodzi z tych nóg. Coś cię... Nie, czy jest tu jakiś... Można tutaj na miejscu to zrobić? Ale kto ci to odbierze? No, a co ty chcesz rodzić teraz? Nie, chcę ten napar zrobić. A, jest gunia tutaj gdzieś? Jakiś garnek, nie wiem, coś, co można rozpalić pod tym. Musi być moździerz, może być nawet jakiś młoteczek, czy nawet łyżka grubsza cokolwiek. I kawałek miski. Wchodzicie do jednego z pokoi. On wygląda jak już dawno oszabrowany przez kogoś. Drugi pokój, to samo. Wchodzicie do trzeciego. Jesteście w pierwszym. Odwracacie się. Stoicie przy pierwszych drzwiach do pokoju.
podchodzicie do miejsca, gdzie powinna być kuchnia, faktycznie jest tam kuchnia. Ej, co to było w ogóle? Gdzie jestem? A wyglądam przez okno najbliższe. Co wchodzisz do pokoju. No. Spoglądasz przez okno. Nowy Jork. Dobra, wracam do nich. Przechodzę przez te same drzwi. Joel wraca za was. Jak to? A co znowu chcesz ode mnie? Przecież byłem... Chcesz ty wszedłeś do przodu, a wyszedłeś z tyłu. Jak to? Czemu biegasz po domu? Wito, tobie chyba coś się w głowie pierdzieli teraz. Dobra. Jak czegoś szybko nie zrobimy, to się dużo więcej rzeczy popierdzieli. Piano. Dobra, biorę, patrzcie, mam tu jest garnek, jakiś tam czajnik. Wchodzisz do kuchni. Jest stary czajnik, który już zdążył przyrdzewieć dość mocno. Jest jakiś garnek, który jest powyginany. Przy okazji są jakieś stare sztuczce. Najwyraźniej nie wiem. No to ten garnek na jakimś, nie wiem... Chciałam powiedzieć, że w domyśle, bo myśmy mieli te niektóre rzeczy w domach, nie? U siebie, więc w domyśle myśmy pojechali po te rzeczy, nie? Jakby, nie, po prostu zebrał wszystkie. Czy zebrał wszystkie, okej, okay, dobra. Wszystko było... Tak. Zresztą pani Donna mówiła, że jeździ tutaj regularnie. Dobra. Okej, okay. No to jakiś ten garnek pokrzywiony stawiam, nie wiem, jeżeli jest gaz, to na gazie grzeje, jeżeli nie, no to zbieram jakiś kurde paprochów, czy nawet drewnianych łyżeczek, narzucałem, podpaliłem swoją zapalniczką, żeby się woda grzała, jakaś woda jest. Resztka w rurach. To wystarczy. To no nie jest zdecydowanie zbyt dobra woda, ale... jest wodą. Przygotowana. No, no i w miejsce tam ugniatam te wszystkie zioła, które nazbierałem i miażdżę. Co wy w tym czasie robicie? No ja przechadzam się po tym domu, chcę poobczajać tam, co się dzieje. Widzisz, jak Joel wchodzi do jednego pokoju, wychodzi z drugiego, wchodzi do tego, wychodzi z kolejnego. Tak jakby przemieszczał się pomiędzy tym. Rzuć sobie na inteligencję. Gdzie jest ta inteligencja? Nie masz. Masz? 90, może 80, 90. 62 weszło, no. Rzuć sobie na poczytalność. Shit. To ja mam 55 teraz. 54. Okej. Okay. Weszło. K4. Tracisz. Co? Weszło. Daj mi twoją kureczkę. Okej. Okay. Tu masz, akurat się nie już ty magię odprawia. 4. Tracisz 4 punkty. Co zrozumiałeś, jest? Że z jakiegoś powodu przechodząc przez niektóre z drzwi, wychodzisz z drugiej strony tego domu? To tak być nie powinno, tylko salon jest otwarty. Tam zerknąłeś? Jest stara kanapa, obita skórą czerwoną, ze zdobieniami drewnianymi. Jest miejsce po kominku. Najwyraźniej ktoś tego... Podchodzę do tej kanapy, tak ją dotykam, nie? Próbuję sobie tak, nie wiem... No siadam na niej po prostu. Usiadłeś sobie na kanapie. Siadam i czekam na rozwój wydarzeń, co Amy, się będzie. Co robisz? On jest w miejscu, gdzie my jesteśmy. Nie, w salonie już. Poszedł do salonu. Czyli ja jestem w kuchni i patrzę, co robi Vito. Czy tam jest gdzie usiąść? W salonie czy w kuchni? Nie, w kuchni, tam gdzie Vito. W kuchni nie bardzo. Ale też nie chcę się ruszać z tego miejsca, więc po prostu siadam na podłodze. Co ty siedzisz na podłodze? Ty wilka dostaniesz. Czekaj, tutaj nie. Chyba gorzej być nie może. Pod zlewem jest kosz? Nie. Rzuć sobie na podstawę. To jest zły dom, nie wierzę. 12 weszło, niestety. Poradziłeś sobie jakoś z tym. To nie Europa. Nie, nie. Gdzie tu? Bo my w Europie zawsze pod zlewem trzymamy śmieci. Gdzie wy trzymacie śmieci w Ameryce? Zazwyczaj w niszczarce, ale... A po co ci śmieci teraz? Kurde, czekaj. Jak ten napar w ogóle? Troszkę już się zdenerwowałem. Są takie podwieszane szafki jakieś? Są jeszcze resztki. Pawlacz. Wyjebam jedną szafkę. Siła. Po prostu skaczę na nią, żeby się powiesić. Ale siłę proszę. Jest malutki, no. 65. Siła. Nie poszło. Brakuje mi, ale tyle nie oddajemy. Forsujesz? Forsuj. Jest! Weszło! 49! 46! Widzisz, jak Vito przed chwilą skończył ugniatać te wszystkie zioła. Woda już się prawie gotuje. Zerknął na szafkę. Podskoczył w miejscu. Zebrał się niżej, podskoczył, zerwał szafkę.
No i trzeba szafkę. Rzucam ją na ten, na ziemię. Usiądź sobie, nie będziesz się męczyć, przecież tak jest. Słyszysz huk z kuchni. Co wy tam robicie? Zrywam szafkę. Vito demoluje jak zwykle. Tak, tak, już prawie gotowy, usiądź sobie. Ja się jeszcze po salonie chcę rozejrzeć. Siadam na tej szafce. Tak po prostu. Tak delikatnie, żeby, bo się boję, że się może rozsypać albo coś. Tak. Usiadłaś. Już dół brzucha boli cię tak, jakby coś faktycznie się szykowało. Matko, szybko chyba muszę to wypić. Bo... Dobra, no to już woda się paruje? Tak, już jest. Zalewam tą miseczkę, troszkę tą łyżką wymieszam. Nawet do smacznego. Jak ty? Pachnie? Jak gówno. Słyszysz? Tutaj. Odwracam się. I z której strony też słyszałem? Po prostu w salonie. Gdzie? Bo ja myślałem, że to ktoś od nich mówi. To gdzie? No tu jesteśmy. No to wiem, no to... Ale po co mi każecie tutaj podchodzić? Co to? Nic ci nie mówiłem. Co? Ja już piję. I się rozglądam jeszcze bardziej. W sensie próbuję nasłuchać albo cokolwiek. Coś. Szczerze? Okej, okay, rozglądasz się? Rzuć sobie na spostrzegawczość, proszę. 60. Weszło. Jakby zarys czegoś. Niskiej istoty, jakby dziecka. Pokazujący na podłogę w zwolnionym tempie. Tutaj! Podchodzę tam powoli. Rozbyło się. Ty, aj, dziecko to było. O, to ty też dziecko. Widziałeś. Ty to dziecko widziałaś? Tak, no nie wiem czy to, bo nie wiem jakie widziałeś, ale ja muszę to wypić. Ja tam patrzę w miejsce, które pokazywał. I chcę tam, nie wiem, coś... Nic tam nie ma. No jak... A jaka jest podłoga? Drewniana. Czy... Dobra, wybiegam, chcę wybiec z salonu i poszukać, czy jest gdzieś zejście do piwnicy albo cokolwiek. Co to myślałeś? Jakie dziecko wy widzicie? Przecież tu nikogo nie ma. Czy ja mogę coś to musiał... wypić? Chcesz to wypić? Ja to chcę wypić. Gdzie wypijesz? Gdzie? Bo to dziecko pokazywało w którymś miejscu, nie? No tak powiedział Joel. To tam idę, bo mi też pokazywało na początku, że i tu. Okej. Okay. Czyli ty wskazujesz to miejsce, tak? Znaczy... Amy, albo co ty tutaj idziesz? Sama nie wiem, ale idę. Tu było to dziecko, uważaj tu. Dobrze, i piję. Co? Tam, gdzie... Stanęłaś. Wzięłaś ten garnek. Trochę gorący, mimo wszystko. Ale nieważne. Trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Jesteście prawie pewni, że usłyszeliście płacz dziecka z jednej z toalet na tym piętrze, ale to nieistotne. Pierwszy łyk. Obrzydliwe. To połączenie w żaden sposób nie powinno powstać. Czujesz nutki mięty, które cię ratują, ale z drugiej strony jakiś taki dziwnie warzywny, ziemisty smak. Poza tym prawdopodobnie ta brudna woda. Przegotowana, bo przegotowana. Kolejne łyki. Dochodzisz już do dna. Przełknęłaś. Potworny ból brzucha. Emi. Tracisz dwa punkty wytrzymałości. I widzicie, jak Amy wręcz skręca z bólu. Pada na kolana. Masz wrażenie, że coś ci się cofa, jakby po raz kolejny wymioty. Otwiera usta. Wypluwa jajko, które spada na ziemię i się rozbija. Czarna, smolista ciecz zaczyna się formować. Przez moment macie wrażenie, że trochę wygląda jak pies. Z drugiej strony ma rogi tutaj na brodzie oraz na czole, a przynajmniej w miejscu, gdzie to czoło być powinno. Twarz jest jakby czaszkowata, jakby skóra została albo nie została wykształcona jeszcze. Wystają z tej bardzo dziwnej istoty powykręcanej małe piórka. Skóra jest niebieskawa i macie wrażenie, jakby miało cztery ręce. Wije się na ziemi. Poczytalność. Znaczy ja jak tylko zauważyłem, że no coś wypluła, to bym powiedział, o nie, nie tym razem. I od razu ładuję w to, bez namysłu. Jasne, ale najpierw zrobimy poczytalność.
40. Nie. 40. Nie weszło. Nie weszło. Bardzo. Mi weszło. Tobie nie weszło? Minie. Minie. K20. Co? Ja? Też? Nie. Mi też nie weszło. Tak, ale to nie ty to wyplułeś. Aha. Ty K10. K10 czy K20? Ty K20, Kamil K10. 13. What the flop. Amy dalej po prostu kapie ta czarna ciecz z ust. To samo smoliste coś. Ty bierzesz za broń. Strzeliłeś od razu, to coś zawyło. Tylko przeciągły pisk. Płacz dziecka z łazienki ucichł. Pisk tego czegoś również. Kilka sztab, kontroli. Ja nie będę ryzykował tym. Rozszarpałeś to coś wręcz. Ja przerażony, słysząc te brzaski z tej łazienki, biegnę do tej łazienki i otwieram. Nic tam nie ma. Chciałam powiedzieć, że mam w tym momencie 23 punkty poczytalności. O. Umierasz. No i... Amy. Wracam szybko i... Amy! Wszystko okej? Okay? Podnoszę ją i kładę ją na tej sofie. Amy? Nie. A to coś... Co to było? Ma jakiś ogon? Nie. Nie. Za nogę jest... podnoszę. Co to ma być? Noga, cztery ręce, rogi, kilka piórek posklejanych, niebieskawa skóra i niewyrobiona skóra na twarzy. Jakby nie miało oczu, tylko oczy dołe. Dobra, wracam do kuchni w takim razie. Jakiś większy garnek zgarniam. Rosół będzie to z rosół. No i chowam to do garnka, jakiś przykrywki. To trzeba pokazać Dudleyowi albo komuś okultystycznemu, bo... Chyba, że chcesz z powrotem. Brzuch zmalał w oczach. Wygląda jak normalna Amy. Popatrz, znowu wid. Ej, i czy ona ma siłę, żeby się podnieść sama i tak dalej i wyjść? Tak, gorzej z psychiką. Miałam nadzieję, że to pomoże w inny sposób i nie będę musiała niczego wydobywać na ten świat. No to... Amy? Tak uchyla do pokrywki. Nie wiem. Sorki, że ci troszkę to zmasakrowałem. Nie gniewasz się. Nie wiem, co myśleć. No dobra, chcesz mieszkać ze mną? Naprawdę teraz o tym o to pytasz? Ej, wszystko w porządku? Ogólnie, czy jak się czujesz? Co no to powiem coś, no, ja się nie domyślę. Ale zamknij się! Nie pomagacie, w ogóle nie pomagacie. Ja odchodzę z tym garkiem. Dobra, ja ją podnoszę, bo widzę, że jestem, podnoszę ją i chcę ją wynieść z domu do auta i zawieźć do siebie i położyć. Wychodzicie. Nie ma auta. Po raz kolejny jechaliście taksówką. No, do taksówki, przepraszam. Łapiesz taksówkę. Ja patrzę, tak. Czy ten Nikon nie jeździ. Nie widzisz go. Ja próbuję... Zajmij na tym... Zatrzymuje się taksówka. Do mnie, do Kowalski. To żeby się panu ta zupa nie dała. Nie, no spokojnie, chyba że chce pan troszeczkę. No. Nie, jadłem już. Dobra. Ja chcę w międzyczasie, już jak powoli dochodzę do siebie i do tego, co się stało, staram się wymyślić, czy ja to mogłam gdzieś widzieć kiedyś jako, nie wiem, rysunek albo opis tego znać i tak dalej. Historia, inteligencja. I czy on może do... Historia. Do biblioteki. Chyba, że Amy nie ma siły, no to... No właśnie, nie wiem, próbuję to... No też nic jej nie mówi, tylko marudzi. Chcę, żeby odpoczęła po prostu. 56, nie weszło o jedno, ale... Ale tak. Szczęścia sobie odejmuję. Jeden punkt i weszło. Z twojej perspektywy wygląda to tak. Jakby te elementy mają jakiś sens, ale nie jako całość. Niebieska skóra kojarzy się z indyjskimi bóstwami. Z drugiej strony psowate pojawił się kilka razy Anubis. Rogi, no to wiadomo. No, cztery ręce też całkiem indyjskie. To są rzeczy, które kojarzysz. Ale nie razem. Nie razem. Chociaż odwołują się zazwyczaj do tej samej rzeczy.
To w żaden sposób nie przypominało jakiejś ryby czy żaby? Czy... Nie, kompletnie nie. Okej. Okay. Zajeżdżacie pod antykwariat. Tym razem jechaliście w miarę w ciszy. Mężczyzna też nie zagadywał. Ja wychodzę z tego, z taksówki. Nawet już nie pytałem cię o zapłatę. Otwieram drzwi i biorę Amy na ręce, żeby ją nieść. No bo... Znaczy, spokojnie, jestem w stanie się przemieszczać. Ja nie wiem, czy jestem w stanie za to zapłacić. Joel! Co chcesz, no? Co ja, sam pieniędzmi? Już za dwie taksówki po ciebie, płać tu. To będzie 75 centów. Patrzę po sobie, tam po marynarce, wyciągam... Bo mam zawinięte w bloczek. Kurwa jebana. I tak... Masz tam temu. Daj mu dolara po prostu. Okay. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. No. A reszta? To jest napiwek! Zostaw. Dobrze, dobrze. Wchodzicie do środka. Antykwariat wygląda po staremu, gdyby nie to, że Antoine właśnie pownosił kołyskę. Gryzaki dla psów. Dzień dobry. Ja pownosiłem. Tak, Antoine, ile za to wszystko wyszło? $70. Może powinien to zwrócić. Chyba, że... A nie, nieważne. No. Odliczam tam nie 70 dolarów. Co z tego będziecie robić? Teraz trzeba to jakoś wypełnić. Dałem... Daję mu $75. Za fatygę jeszcze, nie? Dziękuję. Antoine, dobra, dzięki ci wielkie. Weź sobie w poniedziałek pół dnia wolnego, żeby odrobić te godziny. Co dzisiaj to sprawdzałeś? No dobra. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Możesz tutaj pogratulować Amy porodu. Słucham. Co się stało? Anto! Pokazuję mu. Popatrzył, padł na ziemię, po prostu kurwa. Ten taki słaby, no zawsze kurde się musi wywalić. Jezu, Antoine, puszczam Amy, biorę jego i biorę do salonu na kanapę tam. Nie się. Muszę na siłę, bo on jest gruby. Taki. Dobrze, rzuć sobie na siłę. 38, weszło mi, dwóch brakowa, żeby nie weszło. Dobrze. Widzicie, jak Joel podnosi Antoana, zanosi go Antoine, taki lelawy. O matko. Odkłada go. Słyszycie, jak samochód startuje z piskiem opon. No nie. Spod waszych drzwi. No ja otwieram szybko ten radar, znowu wybiegam. Wybiegasz. Widzisz, jak Lincoln odjeżdża? Stanąłeś na czymś. Już to migane w ręku. Co to jest? O! Jesteś... O, widzisz! Obracam się na pięcie, chowam do migana. Mam dobre wieści. Ale ty mówisz to na zewnątrz do siebie sam? No wróciłem się, przecież do ciebie ślepy jesteś. O, znam ten znak. Proszę bardzo. Chyba na chrzest nas zapraszają. Jesteście... Mile! Mile widziani. Charles Townsend. Czyli pewnie to ten stowarzyszenie tych filozofów okultyckich, czy co on tam miał. I będziemy mogli wszyscy razem walczyć. Ale jak walczyć? Z okultyzmem. Coś tego. Co dość tego? Otwieram... To jest początek właśnie, a nie dość. Otwieram barek. Wystoczyłeś powieścią. Otwieram barek. Ja się mogę co napić w końcu. Tak, otwieram barek, wyciągam co nie powinienem mieć, ale wyciągam. Nalej Amy, nalej Amy. Rozlewam. Jestem do czterech tych szklaneczek, literatek takich. Mówię, rozumiem, Vito, że w tym momencie nastał czas na coś więcej niż po prostu jest obecnie. Mam na myśli to, że... Właśnie miałem pytać, co masz na myśli, bo absolutnie nie wiem. Nie byłem przygotowany na to, ale stwierdzam, że... Co? Przeszliśmy już wiele. Naprawdę wiele. Widzieliśmy stworzenia, no nie z tej ziemi. Przejdź do konkretów, ja lubię konkrety.
Chciałbym oficjalnie założyć stowarzyszenie, które będzie się zajmowało unicestwianiem takich występków. Jakich, że płodów? Przepraszam, czy ja mam jakieś papiery pod to przygotować? Bo ty już jesteś ten, no to napij się razem z nami. Słuchajcie. Masz ty młody. Wziął łyka. Dobre, zakazane. Pamiętacie, jak byliśmy u Townsenda? I ja przeglądałam tę książkę. To był na niej właśnie ten symbol. Tak? To było coś o teozofii? Ale to wspomnieliśmy może ten, i on coś zagadał o jakieś ugrupowanie? Tak, nie? On się mnie pytał, czy ja się tym interesuję. Aha. Może on po prostu wysłał kogoś, żeby nas sprawdzał, że czy się nadajemy, czy dzwoni coś telefon. Takiego? Joel, dzwoni coś. Idę, zlekam się do biura. Podnosisz? Dzień dobry. Tutaj doktor Freud ze szpitala stanowego. Pan White zostawił ten numer i to nazwisko jako kontaktowe. Ja mam pytanie, czy państwo zabierali go na plażę? Na plażę? Co? Ja? Czyli, że on śpiąc. To ja słyszę to w ogóle? Nie. Już oszalał. Nie, na plażę, czego państwo zabierali? Nie, żaden wypadek. Aha, no to nie wiem. Ale co się stało? Bo piasku strasznie dużo na łóżku. A mówi państwu coś słowo duat? Duat? Nie. Bo jest zapisane krwią na ścianie. Co? No, a państwo nie wiedzą. Co nie. Się stało? Nie, nie słyszę. Co jest to? No, ja myślałem, że on z wami jest. Pana White'a niestety nie ma tutaj. Dziękuję za sesję. Kurwa! Duat? Co to jest duat? No, nigdzie tego nie było duatu. Za to? Ja nie było. Dole, kurde, Mateusz. Ty to jesteś mistrz gry. Mistrz gry po prostu. No, napisane. No duat to jest bardzo ważna rzecz. Nie? Anita? Co? Co? Znaczy duat? Nie wiesz, co to jest duat? Nie. Jako egiptolożka? No kurde, to co? No. Nie. To jest. Kurwa. Jeszcze ci coś kapnęło. Ale ja tego nie słyszałam, bo to on z nim gadał. Nie, ale mówię, że duat to ważna rzecz. Ja wam powiem tak. No. Sesja była jedną z najbardziej tajemniczych, jaka była do tej pory. Ja się prawie poryczałam kilka razy. Ja na początku, zwłaszcza, że Joel, moja postać była mega za Amy i tak dalej. Się osrałeś tego tatusiostwa. Tak, ale wiedziałem, że nic między nami nie zaszło. Dodatkowo już byłem gotowy na to, żeby mieć syna. No. Serio. I w sumie mimo wszystko Joel się ucieszył, że Amy się do niego wprowadziła, ale też jako nieporadny w tych sprawach facet, no bo nie jest zbyt atrakcyjny. Mhm. Nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Więc też tak mówił, że no, śpi na kanapie, albo że coś tam, ale później zaczął ściemniać, że jednak kanapa nie jest wygodna, że łóżko w drugim pokoju nie jest złożone. Więc jednak ten. I no fajnie chciał się tak już, wiesz, czuł, że może się z nią związać, nie? Ja jestem do tej pory ciekaw twojej miny, jak lekarz przychodzi i mówi, że ciąża nie została przerwana. No ja się zdziwiłem. W sensie co? No widziałeś mnie? Nie patrzyłem. Nie? Chcę zobaczyć, jak to wygląda przed kamerą. Okej. Okay. Ja w ogóle cały czas tutaj byłam taka... Że co się dzieje? Dziwko? Ja mimo że wiecie, nie robimy niczego fizycznie tutaj, siedząc po prostu, to ja się cały czas zasapywałam z przejęcia. Ja myślałem, że to ci Mateusz powiedział, że masz sapać i się męczyć. A ty naprawdę się kiedy męczyłaś tym noszeniem. Tak, ja się męczyłam po prostu psychicznie. A jak ci się wizja podobała? No ładna była. Pomyślałam sobie o asasynie przez chwilę. Okej. Okay. I dlatego cię pytałam o pola. No nie. To był
szakal jadący na rydwanie zaprzężonym w dwa konie bez głowy. A ty, Kamil, jak to odebrałeś? Dla mnie to była najbardziej zagadkowa sesja, bo do końca za chuja nie wiedziałem, co będzie. Nie miałem żadnego pomysłu, ja sobie tak, dobra, gdzie idziemy, to idziemy, byle to dziecko, albo się go pozbyć, albo je przyjąć. Nie, znaczy, ja po kuzynach chciałem dzwonić, kto odbierał poród, kurde, żebym miał jakieś porady. Miałem wahania w tej sesji, bo z jednej strony chciałem, żeby Amy to urodziła, ale bałem się, że no bo jak to przy takich dziwnych ciążach i to no czasem może być tak, że może kobieta tego nie przeżyć. No, i się bałem, się że nie przeżyje tego. Albo że będzie mega ciężko. No byłoby to możliwe. Dlatego no już później jechałem tam, żeby tą ten cały eliksir zrobić, czy wywar, czy co to żeby to było jest. Śmieszniej, ten eliksir to jest faktyczny skład czegoś, czego używali do poronień. Okej. Okay. Ta książka chyba też istnieje, z tego co wiem. Natomiast Donna Blanche to jest Blanche z francuskiego albo półnuta, albo biała. Mm. A Donna to dama. Biała dama. Mam jej numer. Mhm. Łatwo zapamiętać. Kierunkowy 555-731. Jakieś zioła? Jakieś zioła? Jamajka? Jamajka? No. Jamajka? Ale nie. Bardzo szybko pozbyliście się pana wróble. Bardzo szybko, aczkolwiek... Bo w takim momencie przyszedł. Ja mam tutaj zanotowane dokładnie. Do środka wejdzie pan wróbel, chcąc kupić księgę zielarską. No, a nie. Tak, a tą książkę zielarską chciała nam sprzedać Donna. Jednakże ktoś miał kartkę z antykwariatami i nie zauważyłem tej kartki do końca, bo ktoś przede mną z was schował, nie wiem, czy to była Anita, czy to Kamil. Kamil miał kartkę. Tam dostał numer. Tak, i mnie zastanawiało, dlaczego u wróbla jest nigdy napisane. Bo to miało być dla ciebie, jakbyś poprosił Antoana o listę antykwariatów. Aha, dobra. No, bo byłem święcie przekonany, że po prostu będziecie szukali jakiegoś miejsca, gdzie będą takie książki. Aby zadzwonili. Aby zadzwoniliście po prostu do Dudleya. Bo Dudley nam się wydał jednak taką osobą, która na okultyzmach i różnych takich dziwnych rzeczach się zna. Skąd też przywiódł do nas właśnie to wahadełko, które Kamil nosi. Dlatego... Miałem też zapisane, że wahadełko by szalało, jakbyś tylko zbliżył do brzucha. No właśnie, miałem sobie... Myślałem o tym, jak byliśmy w podziemiach tej damy. Mhm. A ja użyć. Mam... Ale już tam zabiliśmy to, co... Moc! A ty masz czar. No. Ja nie mam czaru. Dostałam czar. No ale widzisz, no, ryzykujesz utratą poczytalności. No, już w tym momencie to już rozwinij jest grubo. Sobie te postacie. Dobra. Co macie oznaczone? Kamil. Ja nie mam nic oznaczonego. Ja mam oznaczoną spostrzegawczość. Globalna. No to rzucaj. Musi ci nie wejść. W sensie więcej musi wypaść. Anita, zabijesz mnie. Ja ciebie? Nie weszło mi. Okej. Okay. Czyli K10. No. Nice. I to tyle? Coś jeszcze nie, chyba nie, jeszcze coś mam. Już tylko sobie zaznaczę. 52. Mocna jest ta sesja. Spostrzegawczość? Nie. Gdzieś jeszcze mam jedną kropkę na pewno. Tak, nasłuchiwanie. Mhm. Mat wam zniknął. No właśnie. To, że mat zniknął. Historia mam zaznaczoną. Ja w sumie to przez jest z poprzedniej to, sesji. Że byłam w tej śpiączce, to nie miałam jakichś dalekosiężnych planów, nie? Bo nie mogłam nic za bardzo robić. Jedyne, co miałam w planach, to wprowadzić się do niego i się do niego zbliżyć. Chyba zastraszałem. Okej. Okay. Głównie... Tak, zastraszanie miałeś na pewno. Głównie tak, przez to, dobrze. Że ten, że co, chciałam sobie właśnie zmienić nastawienie, nie? Mm-hmm. Że ojej, prawie umarłam, o nie, o tego i w ogóle. Ale jakaś dziwna kobieta zaprasza cię do piwnicy i idziesz pierwsza. Aha. Jest 15, wyszło mi 16. W sensie byłam ciekawa po prostu. Czyli ogólnie chciałaś się zbliżyć do Joela. Znaczy odczułem to grając z Joelem, nie powiem, że nie. Ale też cały czas miałem w głowie, że kurde, możesz mieć innego i nagle jesteś w ciąży? Halo, coś tu jest nie tak. Nie uśmiecha mi się bawić czyjegoś innego dziecka. No ale jak na tamte czasy, gdy ojciec nie mógł się odnaleźć, stwierdziłem, że zachowam się jak mężczyzna i już zacząłem się przygotowywać do tego, żeby zostać przybranym ojcem. Powiem też, że gdyby nie czar, to bym tam nie weszła. Mm. Bo
To było to, że ja czułam tę moc, nie? I wiedziałam, że coś mogę zrobić. No bo ja w sumie też chciałem ci to zaznaczyć, no. Ale w połowie się szczaliłem po twoich oczach, że też to planowałaś. Aha. Co masz do rozwinięcia? Spostrzegawczość? Jest? Nie jest. W sensie nie weszło, czyli rozwijam. Jak dobre, to powiedz, że 9. Ile to jest? To latające coś, co z tobą rozmawiało. Przecież powiedziało, że musisz obudzić drugą ofiarę. No. Obudziła się chyba. Albo ktoś porwał. Chyba się nie obudziła. Jeszcze mam, poczekaj. Na następnej sesji będzie Wojtek miał jeszcze mam rozmowę. Później dopiero wygra. Gadaninę. Mhm. Weszło, bo mam 9 gadaninę. I odyszkę. 7. 3. 1. 16. Ale to masz to pozgrane, to masz gumę. Trzeba będzie sobie masz... chyba nowe te ja mam karty. Wszystko czyściutko. No bo ty jesteś czyściutki. Nice. Szczęście poczytałem, że stoję. Ja nie miałem żadnej kropeczki, okay. że tak powiem. Jednak możesz sobie rozwinąć prowadzenie. Prowadzenie? Mhm. Czyli muszę wyrzucić więcej niż mam, tak? Tak. Prowadzenie pojazdów. Niestety nie. No, akurat teraz jest taki dobry rzut. I perswazję. I perswazję. Jeden! No. Nice! Ale nie, no bo muszę mieć więcej niż 20. Nie, ale dobry rzut. Gdybyś nie. Co za smutek. Także no. Dodatkowo chciałem właśnie przytoczyć jeszcze tego ducha, który się znajdował w tym domu Jumela. Mhm. Jumela, czy jakkolwiek to czytałem. No bo ty masz wtedy paranoję, nie? Nie, to nie, ja mam nie. Przed pochowaniem żywcem. Emi się boi duchów. Tak, Emi się właśnie boi duchów. To może odjebać. Tylko, że ona nie wiedziała, że to jest duch, bo ona nie wiedziała, że to znika. No nie, dla mnie to było dziecko. Na moich oczach to zniknęło, więc gdyby ona to zobaczyła w tym salonie, no to miałaby jeszcze większy problem z tym plan wszystkim. Plan był taki, że jeżeli byś wyszła z kuchni, to byś zobaczyła, jak to dziecko stoi za Joelem. To było totalnie creepy, ale zastanawiam się, dlaczego to dziecko cierpiało, gdy Amy rodziła. No. Czy ono tak naprawdę, ta dusza została jakkolwiek zaspokojona, czy coś się z tym właściwie stało, czy nie możesz nam tego zdradzić? Tego wam nie mogę powiedzieć. Aha, o, czyli dobra, okej. Okay. Tego nie mogę. No, ale fakt, jest kilka kluczowych słów, które się pojawiły w tej sesji. I tak jak myślałeś, nie, ta książka nie była związana w żaden sposób. No bo zachowanie nic nie łączyło się z rybami. Nie. Po prostu możemy mnie zmylić. Nie, to była po prostu książka, którą mogłeś przeczytać. A, no dalej ją czytam. No i jak ją skończysz, to masz kolejne plusy. Natomiast możesz też szukać oryginału, który zawiera więcej informacji. Ale szczęście. Szczęście się resetuje? Szczęście się nie resetuje, zdobywacie K20 szczęścia. Wow. Ile tu miałem? Otworzę swoje turbo fajne, szybkie kości. W sensie do podstawowego dodajemy. 15. 20, no to mi zresztą mało. 9. Bo nie dodaję. Nie, dodajesz do... Nie dodajesz więcej. Aha, okej. Okay. No odnawia się tyle. Czyli ja mam 37. Czyli ja po prostu odnawiam do tego, co miałam. Bo tylko jeden punkt mi zabrało. Okej, okay, w porządku. Czyli jeżeli... Cię prał, Anita, ale cię i K6 po czytalności. Nigdy w życiu. K6 sobie odstawczę. No to... Boże. Ale chuj. 5. Nie, to ja mam dalej minus 5. 4. 41. To czyli to ja mam 55, jeszcze. Czyli wróciłem do stanu... Ja nie wróciłam. ...sprzed rozgrywki. Okej. Okay. Dobra. Ja tylko tyle się odnawia po czytalności, co sesję? To te czary to są samobójstwo. Czyli korzystając, że tu jesteśmy wszyscy wybrani, chciałbym widzom zrobić zdjęcie. Co za drogi. No, czyli co? Zadowolenie z sesji? Nie, jak najbardziej to była mega tajemnicza sesja. Może nie było. Tajemnicza. Nie tyle śmiania, co zwykle? Tyle śmiania. Ale było więcej rozwiązywania. Trochę było śmiania. Nie, no trochę. Na było, ale było poważniej. Poważniej. Mimo było poważniej, no. I to było takie, to cały czas mam wrażenie, że to było takie preludium do czegoś, co dopiero się odpierniczy.
No. Big dajcie stuff. Moje nic to. Tego nie powiem. Nie zgubię, no. Nie zgubię ci tego. Nic. To nie też martw nie się. Zgubię. Spokojnie. Dziękuję. Dziękujemy. Yeah. Wyłączasz mikrofon?